I witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Assassin's Creed. Dziś jesteśmy w Acce, względnie Akrze, bo no, jak zwykle zapomniałem, jak oni to miasto nazywają w tej części gry. Tak, tutaj przyjdzie nam się zmierzyć, Będziemy musieli gonić za pewną osobą, której zabicie jest bardzo ważne. Jest praktycznie sprawą honorową dla nas Polaków, mianowicie będziemy gonili wielkiego mistrza zakonu krzyżaków. Tak. Te sukienkoty dotarły też tutaj. Ale posłuchajcie na razie, czego dowiedziałem się o nim. Witaj, Altairze. Jakieś wieści? Al-Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Tak, to już wiem. I nie tylko to. Mów więc dalej. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Altairze. Tak, Rafiku? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu. Bądź bezpieczny. Okej. Tak ogólnie dzisiaj jest znowu nagranie na żywo. Wiem, mówiłem, że... będziemy już nagrywać... audio po nagraniu całego filmu, ale stwierdziłem, że jednak będę robił to tak. Następnym razem może się w to pobawię, bo... chcę skończyć tą serię, zanim wyjeżdżam w poniedziałek. Nie będziemy się chciał w tym poniedziałek rzucać filmu, więc... następny odcinek sobie zmontuję, tam już cały następny blok pamięci, który mamy. W tym są dwa zabójstwa, zrobię to w jednym odcinku być może. Chociaż tam będzie dużo walki. No jeszcze zobaczycie. Maudit voleur! Je te ferai trancher la main! Jezu, po jakiemu to było? O, Mateusz francuski. Na pewno brak mu piątej klepki. W sumie teraz jakby ktoś tak skakał jak debil, to pewnie też ludzie by się tak dziwili. Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Ruszamy. By nie wpaść na tego kolegę tutaj. Bo może być nieciekawy. No, oczywiście, strażnicy. Jakby nie było za trudno z tymi wszystkimi babami, które nie mają pieniędzy na jedzenie. No, bezcenne, co ja ci tam rozwaliłem? W dwójce czasem, jak miałem wyrzuty sumienia, tam była ta opcja, że mieliśmy tam... W dwójce mam już kasę. Tam, jak miałem wyrzuty sumienia, że komuś coś rozwaliłem, to mu rzucałem kasę. Fajny motyw był. O Boże, nie. Dobra, posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Sibrand. No. Nam. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może... Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O! Uparty do samego końca. Co masz na myśli? W
Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Spoko, ja się zaraz nim zajmę. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. Riding on this crazy train, I'm going paranoid. Czy jakoś tak? Nie, serio. Trochę to paranoik jest. Nie dziwię mu się w sumie. Zresztą zaraz zobaczycie czemu. Znaczy, a właściwie usłyszycie. O, chyba tędy trzeba było najlepiej iść. O co wam chodzi? Dobra. Musimy za nim zapierdzielać. Też czytałem gdzieś, że to teoretycznie można zrobić wszystko po cichu. Ale ja w to nie wierzę. I po staroświeckiemu po prostu wbiję się na krzywy ryj i będę go gonił. O Boże, ci wariaci tu są jeszcze. Nie. Ale Tair nie umie pływać. To jest problem. Znaczy, ten animus mu nie pozwala pływać. No ale cóż, ale cóż. Tutaj jest mój cel. Dobrze! Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie... Nie wierzę! Po prostu w to nie wierzę! Zabiję go za pierwszym razem! Proszę, nie rób tego! Boisz się? Oczywiście, że się boję! Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnicie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi. Mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. Jaj. Także wracając do tematu, chwalmy pana, udało mi się go po cichu w miarę, znaczy no, po cichu zabić zazwyczaj. Albo wpadałem tutaj do wody i powtarzałem to ileś tam razy, albo tutaj go goniłem. A tu udało się nam za pierwszym razem, czekajcie, udało nam się za pierwszym razem go rozwalić. Także jak mówię, chwalmy pana, chociaż może też nie do końca, bo według filozofii tej gry on nie istnieje. Ale tak ogólnie. Dobra, trzeba uciekać. Nie próbuję cię zabić. Tak są fajni, ci ludzie. Ja po prostu sobie uciekam, a nie on próbuje mnie zabić. Co mnie obchodzą takie płotki? Dopóki mnie nie irytujecie, nie będę was zabijał. Przecież nawet wtedy czasami wam odpuszczę, bo tylko tracę życie. Francuzi. Jego się nazywał Sibrand. Kim on mógł być? Francuzem? Przecież nie, krzyżacy to chyba Niemcy. Tak, ja mam pierwsze skojarzenie z nimi. A, nie wiem zresztą. Nie słuchałem na historii. Ciekawe, czy naprawdę był taki
mistrz krzyżacki, bo niektóre postacie tutaj są historyczne. Może był naprawdę jakiś wielki mistrz Simbrand. W ogóle szkoda, że tutaj nigdzie nie ma Polaków. Chociaż w sumie to zrozumiałe, bo chyba żaden władca Polski nie uczestniczył w zaborach, co ja pierdzielę, w tych... Zresztą, powiem, że tak też były zabory, tylko że Ziemi Świętej. Można to tak nazwać. A w każdym razie żaden chyba nie uczestniczył w tych... To było głupie. Boże, w krucjatach. Tylko co pamiętam, jeden książę chyba podczas rozbiorów... nie, podczas... Jezu, co mi się tak te rozbiory cały czas... kojarzą. Podczas tego rozbicia dzielnicowego chyba obiecywał, że że będzie towarzyszył w krucjatach komuś tam, że pomoże. Ale nie wywiązał się z obietnicy. O ile dobrze pamiętam. Mogę się mylić. A na pewno był taki, który coś obiecał, że pójdzie na te... pójdzie do Ziemi Świętej i nie poszedł. Tylko nie pamiętam dokładnie, kiedy i kto to był. Chyba jakiś Henryk. Mi się wydaje, że to był jakiś książę śląski. Henrykowie byli chyba właśnie na Śląsku. Jezu, już tak zaczynam się zagłębiać w tą historię. Nie pieprzę bez sensu głupoty. Ale... w sumie mamy wakacje, też nie mam o tym mówić. Niektórzy chcą od tego odpocząć. Okej. Okay. Zwialiśmy im. Nie! Właź tu, durniu! O Boże! Ta gra lubi mi robić takie rzeczy. Ja! Czy coś? Dobra. Ciekaw jestem, czy to się ma zatrzasnąć, czy tak by teraz mi kolej zauważył, nie? To czy by się to zatrzasnął, jak schodzę? Nie, chyba nie. Czas mnie ktoś obserwuje? Dobra, więc pogadajmy teraz z szefem biura jeszcze. Altairze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem jak kazano. Żywot Simbranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masyafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. A ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje? Jestem tylko Rafikiem, Altairze. I takie sprawy mnie przerastają. Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Teraz zastanawiam się, czy Rafik to też jest taki tytuł jak Al-Mualim. Czy to jest jego imię? Dobra, dajcie mi stąd wyjść. No ej. Co jest? Okej. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Macie, trochę niewyraźnie teraz mówię. Podczas filmiku zacząłem jeść te, no, jak to się nazywa? Agrest. Agrest to jest świetna rzecz. Mam to na ogródku. Naprawdę super owoce. Nie są takie, wiecie, mainstreamowe jak jabłka czy gruszki. Mamy mało czasu. Mam świadomość, że okno startowe... Gdziekolwiek jest, czas na wydobycie. Pracuję nad tym. A gdy skończysz? Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. Nocy, tak? Zaraz zajrzymy przez okno. Noc, faktycznie. Chyba, że to jest cyfrowe. Momentnie. W każdym razie, jak widzimy, a właściwie jak słyszeliśmy, Vidika gonią terminy. W sumie jest logiczne. Mam jeszcze właściwie dwa wspomnienia, które chyba zrobimy za jednym zamachem nawet. No ale...
Dobra, pogadajmy jeszcze z Lucy. Potem idziemy w kinę i kończymy odcinek. I następnym razem znowu będzie podwójna dawka. A nie, nawet w sumie nie. No, wybaczcie. Dziś odpuścimy sobie Olbrychskiego. Następnym razem się z nim będziemy widzieć. I to jest dobry plan. No dobra, gadajmy z Lucy. Już się trochę mieszam. Chyba jest jakiś problem z Animusem. Nie, wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy... Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić. To, jak żyjemy, to, jak myślimy, to, czym jesteśmy. Vidic zrobił ci już wykład, jaki ten świat jest zepsuty, jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać. I nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jak? Skarb Templariuszy. Ich zdaniem to... Panno Stillman? Słucham. Proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. Czy on się drapie po... Oho. Nazwijmy to tak poetycko Wielkim Kanionem. Ech. Desmond, zachowuj się. Ludzie cię oglądają. I co? Chcą z moją pomocą znaleźć ten skarb? Jak to się nazywa? Fragment Edenu? Tak. Wszystko wskazuje na to, że jest w Masjafie. Nie wiem, czemu marnują na mnie czas. Przecież mogą wysłać ludzi, żeby go wygrzebali. Nie mogą. To nie takie proste. Oni mieli artefakt z Masjafu. Został zniszczony w wypadku. W takim razie czego chcą ode mnie? Od mojego przodka. Mają nadzieję, że pokażę im, gdzie podziały się pozostałe. Twierdzisz, że tych rzeczy jest więcej? Desmondzie, nawet sobie nie wyobrażasz. Coś nie tak, panno Stillman? Nie, Warren. U mnie wszystko jak w Denver. Więc gdzie są moje pliki? Denver. Teraz powinniśmy się dowiedzieć, o co chodzi z tym Denver. Muszę się tym zająć, zanim nabierze podejrzeń. Porozmawiamy później. No ale kurde, ja chcę wiedzieć, o co chodzi z Denver. Czekaj, o co chodzi z tym u mnie jak w Denver? To znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale dlaczego Denver? Chodzi o międzynarodowe lotnisko w Denver i podziemny kompleks pod nim. To tam miał miejsce wypadek. To wiele tłumaczy. Dobra, to wiedziałem, sorry. Dobra, koniec z tym agresem. Nie jesteś zmęczony? W sumie trochę jestem. Lewiasz, kochana. Level w Diablo sam się nie nabija. Dobra. Kom do pokoju. I chyz do pokoju. Desmond. Nieważne. Co się stanie teraz? Czy Lucy już nie będzie? Jaka ona szybka! No nie? Wiecie, Bolt się może schować. O Boże! Nie, wiecie co? Nie, wy sobie to znajdziecie, wejdźcie sobie tam. Zareklamuję teraz stronę. Pewną. Zakon, wpiszcie sobie w Google. Zakon AC. Tam będziecie mieli wszystko, co potrzebne. Tam są wszystkie te notatki, tam sobie możecie poczytać. Ja po prostu nie chcę na to tracić czasu. Bo i tak można je normalnie znaleźć. Wygooglować czy coś. No dobra. W kima. Chciałem jeszcze sprawdzić łazienkę, ale to nieważne. Tak, znowu znaki. Tracimy czas, panie Miles. Tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, i tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham. Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak.
jakby historia się nie zgadzała. Nie... Że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Zresztą to bestseller. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć... Lol, beka z chrześcijan. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek, nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? On ma w kieszeni to badziewie, które mu ukradliśmy. No może ma nowe po prostu. Dobra. Pewnie zaraz znowu będzie dar mordę, ale... Ja teraz szybko zachęcam was do komentowania, subskrypcji i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!